Witam posłowie wirtualnej Sprakani Siemiano Wikigo Centrum Kulturi. Moi posłowie gościem jest Polina Matizek. Ty słowie dzisiaj zimut 5U. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony jednej z najstarszych dziedzin rzemiosła, a mianowicie tkaniu. Czym jest tkanie? Do czego jest nam potrzebne? Tkanie to nic innego jak proces wytwarzania tkaniny. A tkaniny są nam potrzebne do tego, żebyśmy mieli ubrania, zasłony, pościel, tapicerki i wiele, wiele innych rzeczy potrzebnych w naszym codziennym życiu. A jaka tu bilu z tym tkaniem na przestrzeni wieków? Ciekawe, ale właściwie do tej pory nie powstała żadna inna technika, która pozwalałaby na pozyskiwanie tkaniny. A tym bardziej na masową skalę. Pierwsze tkaniny, podobne do tych dzisiejszych, powstały już w okresie neolitu. Oczywiście początkowo tkaniny były wykonywane przez człowieka i były bardziej prowizoryczne, wszystkie narzędzia, a z czasem człowieka zastąpiły maszyny. Podobno pierwsze tkaniny powstawały z jeleniu. Czy to prawda, że jest je można dowiedzieć się więcej? Tak, to prawda. Lniane tkaniny były już wytwarzane w starożytnym Egipcie. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tkactwa, to mogę Wam polecić świetne miejsce, w którym byliśmy razem z uczestnikami naszych zajęć pracowni plastycznej Okienko. To miejsce to Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Jego dwa oddziały są poświęcone właśnie historii tkactwa. Jednym z nich jest stara fabryka Muzeum Techniki i Włókiennictwa. I tam właśnie możecie zobaczyć cały proces tkania. Od runa aż do gotowej tkaniny. Ten obiekt jest również obiektem znajdującym się na szlaku zabytków techniki, tak jak nasz Siemianowicki Park Tradycji. Ja już idę kwipąty wyzałówek. A my przystępujemy do pracy. Wszystkie narzędzia, których dzisiaj użyjemy, będą bardzo prowizoryczne, ale świetnie się do tego nadadzą, zdadzą egzamin. Najpierw przygotujemy sobie krosno. Potrzebny nam jest kawałek tekturki. Mój ma około 20 cm wysokości. Będzie idealny. I to, co musimy teraz zrobić, z obu stron tekturki wykonać nacięcia. Takie na pół centymetra. W tych samych odległościach. Możecie to zrobić na oko, możecie użyć linijki. Ważne jest, żeby tych nacień było z obu stron tyle samo, mniej więcej w tych samych miejscach. A teraz, żeby nam się lepiej pracowało, przykleimy sobie tutaj takie podwyższenia z tekturki. U mnie to będą po dwa paski. Z jednej i z drugiej strony. Wytnijcie sobie jeszcze z tektury taki kształt. To będzie nasza igła. Jeżeli macie dziurkacz, użyjcie dziurkacza, a jak nie, to poproście rodziców o to, żeby zrobić tutaj na końcu dziurkę. Coś takiego. Teraz przystąpimy do nawinięcia osnowy na nasze krosno. Osnowa to takie pionowe nitki, które stanowią szkielet naszej tkaniny. Do osnowy wybierzcie sobie taki sznurek lub nici, które nie będą się targać. U mnie jest to kordonek, jak widzicie, ciągnę mocno i nie targa się. Tu mam inną włóczkę, którą jak ciągnę, przerywa się. Dlatego ona się nie nadaje. Zaczynamy od tego, że końcówkę nitki zahaczamy tutaj i przewijamy sobie ją od tyłu. Tu sobie swobodnie wisi i nawijamy dookoła, zahaczając o nasze nacięcia. Musi być mocno naprężone. I końcówkę odcinamy.
Jesteśmy gotowi i możemy przystąpić do pracy, mamy już wszystkie narzędzia. Wybieracie sobie najpierw jakąś włóczkę. Oczywiście, jeżeli macie w domu tylko jeden kolor, wasz wyrób może być też jednokolorowy, wcale nie musicie mieć więcej. A jak w ogóle nie macie włóczki, to może macie jakiś stary szalik albo swetr do sprucia, w końcu mamy już wiosnę. Odcinamy. Teraz włóczkę nawlekamy przez naszą igłę. Tak, żeby końcóweczka nam tu wystawała, żeby nam się to trzymało i nie uciekało. Jeżeli macie cieńszą włóczkę, możecie nawlec ją podwójnie. Taką podwójnie złożoną nitkę nawlekamy też przez środek. Dzięki temu nasza praca będzie trochę szybciej szła. Zaczynamy tkanie. Będziemy prowadzić naszą igłę raz nad nitkami, raz pod. Przekładamy sobie igłę raz nad, raz pod i przeciągamy. Końcówkę musimy tutaj zostawić, żeby nam się nie spruło. Później pokażę, co z tym robimy dalej. Doszliśmy do jednego fragmentu, do jednego końca, wracamy teraz naprzemiennie, czyli tam, gdzie było nad, będzie teraz pod i na odwrót. I przeciągamy do końca. Nie zaciskajcie zbyt mocno, bo zobaczcie, co się wtedy dzieje. Nasza osnowa zaczyna się ściskać i nasza robótka będzie się tutaj zwężała. Możecie też użyć grzebienia, żeby wyrównywać swoją pracę i żeby była ciasno. To jest bardzo ważne. Nitka mi się kończy, dlatego zmienię sobie teraz kolor. Zostawiamy tą końcówkę tutaj luźno. Później będziemy ją wplatać w naszą robótkę. Zmieniamy kolor, albo jeżeli jest to dalej ten sam kolor, może być ten sam, tylko zmieniamy sobie nitkę. I pracujemy dalej, tylko pamiętając, żeby zacząć znów naprzemiennie. Po prostu robimy to obok. Pamiętajcie, że końcówka znów musi być tutaj luzem. Moje tkanie już zakończyłam, mam oczekiwaną długość, taką jak sobie wymyśliłam. Teraz pokażę Wam, jak to zakończyć. Musimy zacząć od tego, że przetniemy teraz sobie naszą osnowę, czyli nasz biały sznurek. Odwracam sobie z tyłu i przecinam po kolei wszystkie nitki. Bądźcie przy tym delikatni, żeby Wasza praca się teraz nie rozpadła. Obracamy z powrotem. Delikatnie wyciągamy nitki. Teraz będziemy związywać ze sobą nitki osnowy. Będziemy to robić po kolei. Pierwsza nitka z drugą. Trzecia z czwartą. I tak do końca po obu stronach. Musimy jeszcze zrobić coś z tymi odstającymi nitkami po bokach. Ja proponuję, żeby zrobić to w ten sposób.
dwie nitki są sąsiadujących ze sobą kolorów związać. Obrócić naszą pracę na lewą stronę. I tutaj wpleść pod spodem te nitki, tak żeby nam już nie przeszkadzały. Możemy też je sobie trochę skrócić. Nasza tkanina już gotowa, mamy teraz z tego mały dywanik, ale pokażę Wam, jak pójść o krok dalej i zrobić z tego ptaka. Łapiemy wszystkie sznurki osnowy od góry, wszystkie razem i mniej więcej w połowie długości robimy supeł. Tu możemy sobie wyrównać i przyciąć. Na dole dzielimy sznurki na pół. Też łapiemy razem i robimy supełki. Wyrównujemy. Mamy już grzywę i nogi. Teraz możecie wykorzystać jakieś fragmenty innej tkaniny albo papieru, jeżeli nie macie tkaniny. Ja mam akurat resztki filcu. I możecie zrobić swojemu ptakowi oczy, dziób i skrzydła. Możecie je przyszyć albo możecie przykleić je po prostu niezawodnym magikiem. Gotowe. Wiem, że technika jest bardzo pracochłonna, ale nie zniechęcajcie się od razu. Mamy teraz w końcu wszyscy bardzo dużo czasu. A jeżeli tkanie Wam się spodoba, możecie znaleźć w internecie bardzo dużo nowych, ciekawych, innych splotów i innych wzorów. Może spróbujecie czegoś trudniejszego.